Pani córka Nicole to już dorosła kobieta. Jak się teraz czuje? Dobrze się czuję. Czeka na trzeci przeszczep, ale aktualnie bardzo w porządku. Jak się nic nie dzieje, ja mówię, złego, to jest dobrze. Czy takie doświadczenia, które tak naprawdę spotkały Pani rodzinę, przewartościowują troszeczkę życie? O tak. Takie doświadczenia stawiają najpierw świat całej rodziny na głowie, a później oczywiście wszyscy uczą się z tym żyć, przyzwyczajają się oczywiście do takiej sytuacji. Uczą się żyć z chorobą i tak naprawdę na początku choruje cała rodzina z takim dzieckiem, a potem robimy wszystko, co możemy, żeby po prostu jak najłagodniej ona przechodziła to wszystko i my, żebyśmy po prostu jak najlepiej funkcjonowali w tej całej sytuacji. Co było takim najtrudniejszym momentem w tym całym procesie leczenia dla Państwa? Tych momentów było mnóstwo. Tak naprawdę najtrudniejszy moment na samym początku to była w ogóle informacja o chorobie, tak? Bo to jest szok dla matki, która słyszy, że dziecko jest chore, a dziecko wygląda normalnie jak zdrowa osoba i nie ma żadnych objawów, więc początek jest ciężki. A poza tym później każda jakaś ingerencja w organizm to jest kolejny szok i kolejne ciężkie chwile do przeżycia, ale trzeba sobie z tym radzić.